Dobra, dawaj tę miotelkę. Nic nie mogę wytrzymać. To platforma, z której można polecieć do Bobroru. Niestety niedawno zniknęła, ale pewnie wkrótce się zna. Nie mając zbyt dużego wyboru, Eleksio postanowił wypróbować działanie miotły. W życiu nie wsiądę na miotłę. A Krytes, szufelki. Mówisz, że na szufelkę, tak? I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. Czym się tu lata? Ja pierdolę, no. Ale mi się w oczach pierdoli. Jest taki speed up. O matku, o ratunku. Ała. O matku. Jakie kombinacje. Idą tak lecieć. O matku. O matku. Ratunku. Ja nie chcę. Reksiu. O matku. Oj. No kurwa, ile jeszcze? O matku. Ratunku. Lecieli. Wreszcie dolecieli. Przed nami Piklibia. Wreszcie po wielu perypetiach nasi podniebni herosi wylądowali bezpiecznie w Piklibii. Perypetie to te drzewa, co rosły po drodze? Reksio sięgnął kurwa. Puszczkę. Ty, sma pojebana. Kurwa, nie trafiłem. Ja pierdolę, mój się wyjebie. Dobra, chuj. Próbuję następnym razem. To już raz wiele dla dzielnego. Co tarcza, jak nie pamiętam, kurwa. Jak tarcza wyglądała. Dla tarcza to była taka, nie? Zaraz, zobaczymy zaraz. Reksio sięgnął po różdżkę. Ej kurwa, no nie pamiętaj chyba tarcza, dawaj mi to. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. No nie udaje, nie udaje. Dobra, speedrun. Idealny spelik. Walimy. Pyk. Pojebana. No co jest? Dobra, spelik. Kurwa, no. No włącz mi tego spela. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Krajobraz, który ujrzeli, napełnił ich serca zachwytem. Reksio, spójrz, jakie piękne zjawiska krasowe. To chyba robota krasnoludków. Zjawiska krasowe. Pozwól Reksiu, że wyjaśnię ci, jak takie cuda powstają. Bierzesz skałę wapienną, twardą jak skała, i przez parę milionów lat kapiesz na nią wodą lub zawiewasz wietrzykiem. No i ta skała się po prostu sypie. I
to na różne wymyślne sposoby. Okej. Pomocy! Pomocy! Kto mi tu pomocy drze? Ratunku! No gdzie on chyba jest? Ratunku! A co jak mnie najebią ci rycerze? Pomocy! Bohaterowie wkroczyli do dziwnego domku. Wewnątrz ktoś szamotał się w niemocy. Spójrz, ktoś szamotał się w niemocy. O, babole! Babole! Zaraz zasejwuję. Niemożliwe! A co tu mamy? A to co za taki kociołek? Dzięki za ten kociołek. Co tu? Coś z tym kociołkiem? Chuja. O, mężni Herosi! Uwolnijcie biednego szpitala z teraz przeklętej pułapki! Co też mi strzeliło do głowy, żeby trzymać to... O, bloczek do przewieszania lin. Tutaj o, mężni Herosi! Uwolnijcie biednego Spielmaustera z tej przeklętej pułapki! O, już nie mogę! O, bloczek do przewieszania lin. O, mężni Herosi! Uwolnijcie biednego Spielmaustera z tej przeklętej pułapki! A tego to znam. No kurwa, właśnie. Czyżby posąg Boga Twaroga? A mi brakuje jakiegoś itema, czy nie? O, mężni Herosi! O, bloczek do... No jak tak, no to muszę wypierdalać. O, mężni Herosi! Pomoc! Wracasz na start! Co wracasz na start? A, to kreta wyjebało. Ratunku! Tu coś jest. A gdzie ja kurwa idę? Pomocy! Ja... Nie, ten kres! Dobra, dobry moment trzeba. Pomocy! Wracaj na start! Dobra, chuj tam. Ten będzie szybciej. Pomocy! Wracaj! Ratunku! Ej, co jest? Rozjebało ich. O, to chyba jakiś loch. Niestety zamknięte na... Dobra, to muszę rozpierdolić ten obraz do góry, nie? Jakie kurwa zbroje mam wziąć? To? Nie no, coś ty narobił, ja pierdolę. Wracasz na start! Wracaj na start! Wracasz na start! Ciężkie to, że nie wiem. Wracaj na start! Wracasz na start! Zaraz się wysypiesz, jakem araj z komoną! Co jest? Pomocy! Nie, kurwa. Ratunku! Zbliża się twój sygnał! Dobra. O, mężni Herosi! Uwolnijcie biednego Spielmaustera z tej przeklętej pułapki! O, tu przewiesimy, o! Dobra, tam ciężkie to nie było. O kurwa, może jednak ciężkie? Myślę, Rekciu, że mu... Więcej złomu! No co jest? Szukowany. Więcej złomu!
I tyle. No już nie mogę. Nie. O, mężni Herosi, uwolnijcie biednego szpilu. Jak to za mało, jak się A. Jak on się wyjebał? Bierz. O kurwa. Ja pierdolę. A jednak jest autosave, na chuja sejwuję. Już nie mogę. Jeszcze trochę. No, poszło. O, dziękuję niezmiernie. W czym mógłby wam pomóc czarodziej Spielmauster? Zapytaj o drób chaosu, zapytaj o piklibie, zapytaj o skaczących wojów, zapytaj o pułapkę, zapytaj o kartę śledztwa, zapytaj... Te dziwne kaczki i inne gęsi, tak? Pojawiły się niedawno. Podejrzewam, że są jakoś powiązane ze znikaniem magii. O, psia moc! Zapytaj o piklibie. Piklibia? To cały mój świat. Sam go wybudowałem. Wiecie, jestem tu myszem, mistrzem gry. Tworzę postacie, maluję figurki, wymyślam im różne przygody. Ale ostatnio moje postacie kompletnie powariowały. Oj, 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 coś złego się tu dzieje. To porażające! Zapytaj o skaczących wojów. No właśnie, to ja ich stworzyłem. Jeszcze niedawno wypełniali przeróżne zadania. Zdobywali magiczne przedmioty, uwalniali księżniczki. Raptem któregoś dnia większość mojej magii po prostu z nich wyparowała. I wszystko im się pomieszało. Zaczęli snuć się bez sensu i bredzić. Stali się wręcz niebezpieczni. Dobrze, że udało się wam ich pozbyć. O, psia moc! Zapytaj o pułapkę. Sam nie wiem, co mi przyszło do głowy. Chciałem zrobić kilka zabezpieczeń. O, psia moc! Zapytaj o kartę śledztwa. A więc Bulektor tu was przysłał. Interesujące. No dobrze, posłuchajcie. Karta śledztwa ukryta jest w podziemiach Piklibi. Oto klucz. Drzwi do podziemi znajdziecie niedaleko mojego domu. Mam nadzieję, że spodobają się wam potworne lochy mojego autorstwa. O matko! Dobra. Teraz na dół, nie? Do tych drzwi. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili lochy stanęły otworem. O, lochy stoją otworem. Lochy. Czyli jak mnie samice dzików. Jeszcze jeden świetny żart lingwistyczny. Dobra, to jakaś zagadka jest ABCD, widzę. Dobra, A jest tu. Kurwa, nawet nie wiem, o co chodzi. Tu jestem. Ojej, dostałem. Co ja robię z tym? Do góry, kurwa. O co tu chodzi? Ale teraz ten. Kurwa, no. Myślałem, się wyrobię. No wypierdza. No co jest? Co mi hapie wypierdoliło? Aha, ja nie mogę Reksiem się przekopać. Ja pierdolę, no. Tu jestem. Kurwa. Żaden resecik. Dobra, słuchaj, pizdę. Tu jestem. Tu jestem. No dobra, spróbujmy zacząć od przysłowiowego początku. Lochy.
czyli jak mnie. Dobra, to kretem zapierdalam tam na sam dół. Tu jestem. Puszczaj, no co jest? Ojej, dostałem. Dobra, zapierdalaj, zapierdalaj. Idź, kurwa. Tu jest. To niewątpliwie karta śledztwa. Bierzemy. Gdzie z tym teraz? Zapierdolę do wyjścia. O kurwa, no to na start wracamy. Wracasz na start. Hej. Wróciliście? Cali i zdrowi. Co? Podobały się wam lochy? Ja je wymyśliłem, nie chwaląc się. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Dam głowy, że to nie chrumburak. O matko! Kto to jest chrumburak? Kurwa. No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, kłamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu! Nic z tego nie zrozumiałem. Dobra, generalnie to tak, jak mi drugi... Nie, nie wiem, kurwa. Nie rozumiem tego. Ale podobno ma znaczenie, że w jakiej kolejności. Pokażcie mi tę kartę. O, wam o dobra, już każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, łamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. O kurwa. Dam głowy, że to nie chrumburak. Czyli tu jest ten chrumburak, tak? W tym miejscu. Nie. Nie, kurwa, co jest w tym miejscu? Dobra. Chuj z tym. To muszę teraz z każdym pogadać, tak? No, wypierdałem się. Nie pierdol. I ruszyj. O kurwa. Ratunku! Ja nie chcę! Reksiu! To już koniec! Co ja tu robię? Niech ja dorwę te kokuty! Na boku! Ojojoj! Ojojoj! No co, musisz tak pić dead. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. No, kret to robi 90% tego reksia. Jest taki fajny jest. A, tutaj mamy jeszcze chłopa. On też jest czarodziejem, czy nie? Jest to zwykły handlarz. No kurwa. Witam, witam na naszym miotlisku. I jak się panu spisuje, bambusik? O, to chuj z nim. Magicznie mnie wychujał na siano. O, w sumie tak. Nagle... Reksio... Co jest? Proszę, kurwo. Nie, no mój spelik. Dobra, walę mu snipa. Nic mi nie działa.
Co jest, kurwa? To jest spanie za P. Poczuł, że świat wiruje. O chuj, ja używam tej piątki. Reksio sięgnął po różdżkę. No i Slipek, kurwa, jebano. No co jest? Zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Dobra. Najpierw spel. A po chuj mi te spele i tak jednego nie używam. Jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed plagą much. Plaga much. Zamiana w żabę. Dobry wybór. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego zamiana w żabę. Trafiony nim o kurwa. Zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czaru. Nie ma opcji. Kurwa. No co jest to, kurwa? No coś się zbugowało, no. Chuj tu chodzi. O. Nie ma takiej opcji. Nigdy tego nie użyję. Szybciej muszę? A jak zrobię coś takiego? Nie no, aż tak to chyba nie jest zbugowane. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Cztery razy? No co jest? Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Nie ma opcji, nie robię tego. Dobra, siema, kurwo. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Puchał. Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek w gwiazdy. Na pewno nie ma obu. To ponad siły małego kreta. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Jak jestem? Zamiana w żabę. Plaga much. Przed chwilą się nauczyłem. Ochrona przed dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego, plaga much. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czaru. Kurwa, nie tak. Te muchy to mi przeszkadzają przede wszystkim. Ja pierdolę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś Gapi, jeszcze gotowy Zajzaka. Na nauki kolejnego czaru. Dobra, palę stąd siema. Czyli co, muszę pogadać z wszystkimi czarodziejami i potem odkryć, kto jest impostorem, tak? I cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą właśnie uniwersytet. Hasło do furty to kisiel malinowy. Co kurwa? A, najpierw stan pogadam. I cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą cokolwiek ci powiem, to zajebiście. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Dobra. Dawaj mi mojego. Filipka. Dobra, jak najdalej ekran ich rozpierdalać, żeby lagów nie robiły. O kurwa. No co jest? No co jest? Kurwa. Kurwa mać, zaczyna się.
Ostatnie ptaszysko zachwiało się i padło. Reksio znów mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Coś to poszło łatwiej niż wcześniej. Ale co, nie wiedziałem, że mam 5 z tych. Użyć spela, jak ja co spel. Co jeden strzał z spela testowałem. Dobra. A tu ktoś był też, nie? Dobra, to chuj, najpierw z nim pogadam. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się... A, chuj z tym. Dawaj. Zapytaj o Serpentusa Snake'a. Zapytaj o tajemniczą gęś. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Zapytaj o drób chaosu. Hał, 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 hał. Drób chaosu to istna zmora Krainy Czarów. Codziennie napływają informacje o kolejnych atakach. Nawet Magix przestał być bezpiecznym miejscem. I nikt do końca nie wie skąd i dlaczego nagle drób chaosu pojawił się w Krainie Czarów. To ponad siły małego kreta. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Wiem, że nie jest to ani Burektor Mateusz, ani Barandal w Biały. O, psia moc! Okej. Obawiam się, Leciu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta z... No, spierdalaj. Daj mi tego teraz. Poproś o przeczytanie drugiej części przepowiedni. Poproś o przeczytanie zapytaj o tego, który tam hał, hał, hał. Wiem tylko, że obie części jego stroju różnią się kolorem. To ponad siły małego kreta. Kogo mi tu brakuje? Dam głowy, że to nie Chrumburak. Dam głowy, że to nie Chrumburak. Podejrzany ma albo czerwony kapelusz, albo wzorek w gwiazdy. Na pewno nie ma obu. Na pewno nie dam głowy, że to nie Chrumburak. Dobra. To jest Snake, a to jest Szczuras. A chyba jeszcze nie pogadałem z wszystkimi, nie? No albo Szczuras, albo wąż, nie? No co? Pogadałem z wszystkimi... Co? Z wszystkimi pogadałem? No jak, kurwa? Przecież ma tu... A! O kurwa, tego to ja nie spotkałem nawet. No mi się pojebało. Jest 7, no dobra no. Dobra, idę gadać jeszcze. Z alchemikiem, bez kitu. A to zupełnie jak w Sopocie. No, nie. Co to? Zamknięte do odwołania. Jestem na placach w Homnitonie. Ja pierdolę. Sejwik, zaraz zrobię. O, mam te platformy. To platforma, z której można polecieć do Bobroru. Z tej platformy leci się do Krainy Bajek. To platforma startowa w kierunku Piklibi. Latanie na miotłach. Tfu, powinni tego zabronić. Dobra, lecimy. Ruszy. Ojejku, jejku, jejku. I ruszy. O matku. O, ała. Lecieli, dobra, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Kraina Bajek. I tak, bez większych przeszkód, nasi bohaterowie dotarli do Krainy Bajek. Za to samą masą mniejszych przeszkód. A co to za kamyczek? O kurwa. UFO. Nagle... Nie. Reksio sięgnął po różdżkę. Zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył.
Przepraszam, ale witam w krainie bajek. Jestem słynny, gadający kamień, który mówi. W życiu nie słyszałem. Bardzo mi przykro, kretek. A to dzielny Piotrek. Nie szkodzi, przepraszam. Mogę spać. Waszym przewodnikiem i przyjacielem. Zapytaj o krainę bajek. Hau, 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 hau. Piękna jest nasza kraina bajek, niezmiernie. Jak również zagadkowa i pełna niespodzianek. Na przykład całkiem niedawno roztopił się pałac królowej śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam. No to klops. Zapytaj o chrum buraka. O! A to było coś tam, że to na pewno nie on. Czarodziej Chrumburak? Przepraszam, ale nie wiem, gdzie jest. Myślę, że powinniście porozmawiać z królową śniegu. No i co jeszcze? Zapytaj, czy możesz go wziąć ze sobą jako przewodnika. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Z góry przepraszam, jeśli okaże się dla was ciężarem. O matko! Ruszajmy, przyjaciele! Mogę tak do was mówić? Na następnej planszy dowiecie się, że czerwony kapturek został porwany! Chudź, co jest? Ja biedna! Mój czerwony kapturek porwany! I jak ja się teraz pokażę babci? Nie martw się, czerwony kapturku, znajdziemy kogoś, kto ci go zsieje. Dziękuję, panie Krecie. No, naprawcie mój kapturek, a odwdzięczę się wam tym oto koszyczkiem pełnym smakołyków. Doskonałym dla kogoś, kto wyrusza w podróż. No już dobrze, dobrze, no nie płacz. Dobra, idziemy w prawo. O kurwa, co to za perełka? Ach, pół. Miałeś się tu nic więcej wziąć? A oto słynna chatka z piernika i nie mniej słynna karoca kopciuszka. Obie w marnym stanie. Jaki mam monitor? Dobrej wróżki, która wyczarowała guźnicę i z konkretów z trzech myszek, niestety ślepych, za co naturalnie serdecznie was przepraszam. Dobra, co tutaj? Widzę wejście do piwnicy, ale kompletnie zawalone marcepan. Bez ciężkiego sprzętu nijak tam nie wleziemy, Reksiu. To się samotę w tym światku. Przepraszamy, ale przychodzimy z pomocą. Dziękuję, jestem Calineczka. A w nagrodę, że mnie uratowaliście, dam wam wszystko, co posiadam, czyli... To oto magiczne ziarenko, które znalazłam. Przerwę nosiku. Piękne ziarenko, chcecie? Wielkie dzięki. No mogę zrobić za niedługo. Widzę wejście do piwnicy, ale kompletnie zawalone marcepan. Bez ciężkiego sprzętu nijak tam nie wleziemy, Reksiu. Dobra, chuja, tu się nic nie da zrobić. A co ona mi dała? Okej. Okay. Mułce delikatnie ścisz? Nie da się. Albo da się? Zmień głośność ścieżki dźwiękowej. Obyski. Kontynuuj grę. Tylko przechodzić. Co jest? Jest, a tu nagle jest. Spójrz tutaj, Reksiu. Jaki słodki jeżyk tu drepcze. Jest, a tu nagle jest! Dobra, tutaj nic nie zrobię. A oto sam przesławny szewczyk Dratewka! Witam, witam, jegomościów, przesławny rzeczywiście. No jestem, a to za sprawą mojej niezwykłej biegłości w posługiwaniu się igłą i nicią, czyli dratwą. Dobra. A to co za beczka?
Co tam trzymasz, szefczyku? Niestety, to tajemnica. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z żadnym kapturek naprawdę. Sumokiem. Zakładam, nie? Mhm, la la. O, nie to. Dobra, nic tu nie widzę. La la. Przyjaciele, poznajcie samą Królewę Śnieżkę! O, gdzież oni są? Ci moi brodaci maluczkowie! Witaj, jaśnie panienko, a czemuż to czemuż grymas pracuje twoje cudne lico? Witajcie, podróżnicy! Rozpaczam, bowiem moi przyjaciele, krasnoludkowie w liczbie 7 wybrali się zbadać podziemia chatki z piernika i dotąd nie wrócili. Och, znajdźcie ich, a dam wam to piękne, ale najprawdopodobniej zatrute jabłko, które dostałam od starej wieśniaczki. Okej. Okay. Dobra, daję mu ten kapturek, nie? Szefczyku, drateczko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Może i mógłbym, ale nie bez butów. Jak zapewne wiecie, szefcz bez butów chodzi, a tak się składa, że moje buty 7-milowe zresztą ukradł mi niedawno pewien wścibski kot. Odzyskajcie buty, a zszyję dla was kapturek. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Księciem z bajki? Złą macochą? Dzielnym gajowym? Jak takim jestem? No przecież chyba widać. Jestem żabą. Przynajmniej tak mi się zdaje. A, to przepraszam. Co jest? A chuj z nim. Hał, hał, hał. A, smok. Inaczej go sobie wyobrażałem. Nie zbliżać się. Jestem groźny i wściekły. Zionę dyszę, dymię i pożeram. Będę rozmawiał tylko z oficjalnym przedstawicielem Królowej Śniegu. A mogę tędy przejść? Mi najebie. O. Nie zbliżać się, nie. Jestem groźny i wściekły. Koledzy, przepraszam, ale pozwólcie, że przedstawię Baba Jaga. Ali Baba Jaga. Jasiu i Małgosiu, aleście wyrośli. Chyba bierze nas szanowna Żaba Jaga za kogoś innego. Jestem Kret Kretes, a to dzielny pies Reksio. Akurat. Drugi raz mnie nie nabierzecie. Kurwa, ile tych historyjek tu jest. Baba Jaga straciła swój dom z piernika? O czym już wiecie? Przepraszam, jeśli się powtarzam. To była piękna chatka. Kto wie, może dałoby się ją jeszcze jakoś odbudować. No nie sądzę. Dawaj mi ten grzebień. Ten oto magiczny grzebień to jedyna rzecz, jaką udało mi się dotychczas zgromadzić. To projekt mojego nowego domu. W technologii klasycznej kurzej łapki zamierzam go tu postawić. No kurwa! Reksio i Kretes postanowili złapać kota i odzyskać szewczykowe buty 7-milowe. Czy co? A chodź do wujcia. O, miodek się wylał. Aha, ja go muszę tu wpierdolić na środek, tak? Siema. Mam cię, wąsaty kradzieju! No ale grunt, że buty po nim zostały. A mogłem dwoma? Ja pierdol. Dobra, nieważne. Idę buty oddać. Proszę, oto twoje buty. Serdeczne. Nie mogę autobować. Jeśli macie coś do zszycia, zacerowania, tudzież załatania, chętnie się wam odwdzięczę. Dawaj mi to. Szefczyku, dratewko, czy mógłbyś zszyć ten oto porwany kapturek? Oczywiście, proszę. Przepraszam, czy mogę podziękować? Lala. Adzia, zobaczcie jak skaczę w moich 7-milowych butach.
Adzia, zobaczcie jak skacze w moich 7-milowych butach. I hop, sasa. A, cofaj, kurwa, daj mi ten kapturek. Co beczka, kurwa, a beczka. A to co za beczka? Siema. No już dobrze. Proszę, czerwony kapturku, oto twój czerwony kapturek. Oho, zszyty, jak się patrzy. Dziękuję, proszę, oto koszyczek pełen smakołyków. Przeproś od nas, babcie. Fasole no te, dlatego co na materacach jest? O, tu. Co? Tak się składa, że mamy tutaj jedno takie magiczne ziarenko. Reksio wręczył żabie ziarenko, które żaba natychmiast zasadziła pod materacem i ułożyła się do snu. I wtedy, nagle... A to co za chaszcze? Aj, zdrzemnęłam się. Nie czuję żadnego ziarnka. Musi być, że jednak jestem zwykłą żabą. Mówi się trudno. Mogę tam wejść? Reksio postanowił wspiąć się na potężną łodygę. O nie, ja tam nie leżę. Poczekam tu sobie, może się zdziemnę nieco. Posuniesz się? O ja pierdolę. A, mogę się nawet schylać. No co jest? Łano! Kurwa. Aha, czyli ja nie mogę tędy przejść, jak jest tak zajebane tym. Czyli się nie każda droga jest dobra. O to mi chodzi. Nie, kurwa. Dobra. Ja tu mogę skakać? Ty, po chuj ja tu wszedłem. Tak tu siedzę i myślę, że gdzieś tam moja... A to ja w ogóle spierdoliłem z samego początku. Nie. Co ja odpierdalam? Po prawo mam iść, nie? Uuu, ale jesteś wysoko. Napierdol. Proszę, żeby to była ta. Nie, no kurwa. A mogę przeskoczyć na inną? Nie mogę. Nie robię resetu. Ale jesteś wysoko. Już przy tryharduję później. Jakby było źle. Gra dla dzieci. No, teraz... Napierdol. Gdzie teraz? Tu? A i tej, w ogóle tych mobów się nie da ominąć. Kurwa, właśnie o tym mówię. Co teraz? Hej, Reksiu, jak tam? Wszystko dobrze? O, zajebiście jest. Nie, nie grałem w Reksia, jak byłem mały. Ominała mnie ta gierka. Co wystarczy skoczyć? Chuja tam. Ja pierdol. Dobra, reset, kurwa. Zaraz ktoś kliknął, świat zawirował i niestety trzeba było zacząć przygodę od początku. Jak się można wypierdolić? Taki hitbox jest zbugowany. A które teraz? To. Proszę, żeby to było to. Łano. A jeden mobek mi pierdolnie 4 razy, to nieźle. Proszę, to. Nie, to nie to. Kurwa, to po prawo. Albo nie?
Git. Koniec. Zara. Witam! Może niekoniecznie widać to na pierwszy rzut oka, ale jestem królową i do tego... śniegu. Przepraszam, ale przepraszam. Jump kick. Jest! La, la, la. Co ty pierdolisz, trzeba zejść jeszcze. Zapytaj o chrumburaka. Jestem pewna, że chrumburak pojawi się we właściwym momencie naszej przygody, jak nawiesza ma niesamowite wyczucie czasu. Zapytaj o krainę bajek. Oj, złe to czasy dla krainy bajek. Bardzo złe. Nie dosyć, że roztopił mi się fałac wraz z górą lodową, na której stał, to jeszcze wszyscy zamienili się w żaby. Zapytaj o żaby. No więc wszyscy są teraz żabami i nie wiadomo dlaczego, a także co z tym zrobić. Zapytaj o drób chaosu. Słyszałam o tych potworach. Zdecydowanie nie są z naszej bajki. Kto wie, że one za tym wszystkim stoją? Zapytaj o to, czy możesz jej jakoś pomóc. O, zdecydowanie. Mam dla ciebie dwa zadania. Po pierwsze, coś nie pozwala mi zamrozić mojej góry. Znajdź i wyeliminuj przyczynę. Jak się z tym uporasz, zdobądź dla mnie, uwaga, nowy, wspaniały pałac. Mianuję cię królewskim inspektorem. Zapytaj o problemy z zamrażaniem. Co pierdolę, ile tych dialogów, rzucić no. Czar zamrażania, to po chwili wszystko spływa. Tak jakby ktoś od swodu wszystko odkrywał. Przechylam się na pośladzie jak Balbona, tak. Zapytał? Jak się mieszka w lodowym pałacu, to niestety trzeba się liczyć ze specyficzną fizyką budowli. No i któregoś pięknego dnia obudziłam się miast na łóżku skutego lodowca w kałuży Włocka. W dodatku jak żaba z wadą wymowy. Oczekuję, że zdobędziesz i dostarczysz mi nowy, lepszy fałac, inspektorze Reksiu. Da, spierdala. Ja mam jej coś dać, czy nie? Dobra, co teraz? Ten co chciał? A to insza inszość. W czym mógłbym pomóc? Chodzi o to, żebyś przestał ziać ogniem, bo roztopiłeś górę i pałac królowej śniegu. Bardzo bym chciał. Niestety jakiś, nie powiem kto, cały czas faszeruje mnie siarką. A to drań. Znajdźcie kagatka i pozbądźcie się raz na zawsze tej jego siarki. To przestanę roztapiać elementy krajobrazu. Słowo smoka. Przepraszam, to znowu ja, gadający kamień, który mówi, wasz przyjaciel. Oto dotarliście do słynnego kamiennego trolla. Legenda głosi, że dopóty troll pozostanie kamieniem, dopóki będzie nań słoneczko świecić. Ależ ma potężne plecy. Tak przypuszczam. No tu nic też chyba nie zrobi. Beczkę pod tego, pod wóz. Ale F4 będzie jak kompik będzie lepszy. Sprytny Reksio postanowił wykorzystać by się kurwa na sposób dotychczas nieznany w krainie bajek. W sumie komp nie znam tego sposobu. Przepraszam, czy to aby na pewno bezpieczne? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o twoją słynną chatkę z piernika, mój drogi gadający kamieniu.
Oto taki promyk. No wchodź tam, co jest? Czemu oni tam nie wchodzą? Oto taki promyk. Promyk nadziei. A, jak chujowo klikam. Oto tak. Ale nie mogę kliknąć to zejście. Reksio i Kretes wstąpili w mroczną czekoladową czeluść. Hej ho, czy jest tam kto? Cóż za mroczna i czekoladowa czeluść. Ja pierdolę. Nie, ja muszę wszystkie te gnomy stąd uwolnić. Tu jestem. W sensie pod drzwi mam ich. Ja pierdolę. No, co to robi? Okej, coś takiego. Ja pierdolę. Aha! Dobra, Reksio tam musi zapierdalać. A Reksio może wpierdalać te? Słodkości czy nie? Dobra, zobaczymy. No nie może, oczywiście useless, jebany. A gdzie on leci? Ten ptak. Chyba cię pojebało. Aha! Ja się samo go nie... no kurwa. Tu jestem! Gównie. Tu jestem! O kurwa, zablokowałem się właśnie. Tu jestem! Dobra, podblokuję wszystko. I za... o kurwa, zapierdalam Reksię. A ja żaba może mi umrzeć? Nie. Może mi ta żabka umrzeć? Aha! Ja pierdolę. Dobra, zapierdalaj to. Tu jestem! Pojebane to będzie. Ja pierdolę teraz. Nie no, to jest. Hej ho! Co? Tu jestem! Ale Dimina Reaction, no te labirynty to jest... ja pierdolę. Katastrofa. Gdzie kupiłem tę grę? Pożyczyłem płytkę od kumpla. Dwa starczy do przejścia, ale ja nie muszę wszystkich uratować? Jak dwa starczy do przejścia, kurwa. Trzy muszę mieć. Tu jestem! Ty, no tak! Ja jestem... hej ho! Pojebany. Hopfasa! Tu to jestem! To tak działa. Hopfasa! Hej ho! Hopfasa! No kurwa, który to jest? A, to piątka. I tu. Tu jestem! Nie, ale ja naprawdę muszę wszystkie stąd wypierdolić? Tak bez sensu. Hej ho! Dobra, co to otwiera? To otwiera to. Tu jestem! Hopcasa! Kurwa, już nie wiem, który to który, no. Hopcasa! I się wszystkimi potem pod drzwi zapierdalać, co chują. O, dziewiątka to był ten. Nie, który to był dziewiątka? To ten. Hej ho! Dobra, tym już zapierdałam pod wyjście w takim razie. A, ja ich muszę jeszcze w odpowiedniej kolejności ustawić. Co, Reksio pierwszy, ten drugi i tak dalej? Michu ja. Nie ma takiej opcji, mogę losowo, na pewno. Hopcasa! Tu jestem! Jak magii użyj? Aha, tu się to... tu się do magii używać. Coś źle mam, zajebiście mam wszystko. Który to był? Gdzie jest szósty? A. Hopcasa! Hopcasa! A, no tak. Hej ho! Sorry, pojebałem się. Nie! Co jest? Zasnął mi, kurwa. Hej ho! No dobra to. Hopcasa! Hej ho! Hej ho! Trzeba kocika uwolnić. Hopcasa! Ej, wstał, co jest? Hopcasa! A pierdolę, co to się odpierdala, już nie wiem. Hej ho! 4, 5. No co pytaj nic, kurwa. Czy zajebiście.
O kurwa, jakby mi grę wyjebało na końcu. Myślałem, że przynajmniej krasnoludki będą prawdziwe. A to znowu żaby. To nie nasza wina. Normalnie mamy brody i w ogóle to przez to zanikanie magii. Teraz do Śnieżki. Micho. Gdzie ona była? Tu. Jak tam wejść? A, to nie ona! Kurwa, no tak. Gdzie ona była? To nie tu. O, kurwa. Ups. Hopsasa, hopsasa, och! Są! Wrócili! Moi mali brodacze wrócili! Hopsasa, hopsasa, gapciu! Kapciu, śpioszek, szmaciuch, bibet, bufor i semafor. Co cała brodata siódemka. Przepraszam, ale ja się wzruszyłem. To takie piękne. Pogubili się między waflami, a wielki baton obsunął się i zagrodził wejście. Ale już po kłopocie. Dziękuję wam niezmiernie, podróżnicy. Oto obiecane zatrute jabłko. Uważajcie, kto ugryzie jabłko, zaśnie na 100 lat. Serio? Kiedy no, skończę? No jak się rekrze skończy? No, ja nie wiem, ile to trwa. Dostałem coś? To jabłko najeża, idź na 100%. O! Myślisz, że się uda? No to dobranoc. No i co teraz? A, mogę iść dalej. Minąwszy olbrzyma, bohaterowie wkroczyli na obszerną polanę. Coś to słynny Szreksio! No kto by się spodziewał? Szreksio. O ile zrozumiałem, chcesz opuścić krainę bajek, tak? O, bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że się wtrącę. Wyruszasz w szeroki świat, Szreksiu? Fascynujące. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela, towarzysza podróży oraz zapas prowiantu, to zostawisz nam w spadku swoją norę, tak? Co mam znaleźć? Kurwa, nie słuchałem, no. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela... Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj gadający kamień, który mówi. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Nie. Czyli jeśli znajdziemy ci przyjaciela... A, zapas prowiantu jeszcze. No kurwa. A oto obiecany koszyk prowiantu. Powodzenia, Szreksiu. Opiekuj się gadającym kamieniem. Dobrze zrozumiałem, że akt własności Nory znajdziemy wewnątrz, tak? Przepraszam, że was opuszczam, przyjaciele. Nie ma sprawy. Nigdy nie sądziłem, że poznam samego Szreksia. O nie, nie, nie. O. No, zbadajmy tę norę. Ale nora. To nic nie można robić oprócz tego. Co? Znowu? O ty kurwa rura. Dobra, wale ci slipa. Kurwa takaś ulepszona. Z koroną. Piorna góra zagnachała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. A oto rzeczony akt własności Nory. Komu ja to miałem dać? Dla smoka? Nie. A, dla baba tej. Dla smoka? No s... No chuj mu to.
No to moja nora, wypierdalaj. Ziarka, ziarka i po siarce. Doskonale! Nareszcie pozbędę się gazów i trujących wyziewów. No, polewajcie mnie wodą dla formalności. Kurwa, skąd wodę? No jak idzie. Już mam? Mam wiadro samo. Muszę nabrać chyba wody. To projekt mojego nowego domu. W techno... Co tam jest w środku? Przecież jak... I chlup. A. Okej. Okay. Czyli teraz mam iść na... Na górę? Ale ziomb! Trzeba będzie ocieplić strop! A niech to! Pora przyznać się do porażki! Nigdy nie zbuduję mojej wymarzonej chatki tymi płetwami! Jasiu, Małgosiu, jeśli znajdziecie dla mnie nowy, cieplutki dom z dala od tego lądolotu, zdradzę wam, jak dotrzeć do bajecznego skarbu, dzięki któremu spełni się każde wasze życzenie. No, jakby to było mało lasów. No dobra, spróbujemy z Małgosią znaleźć nowy domek. No dobra, z Jasiem. Nowy domek, kurwa, się zachciało. Masz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oficjalnie przekazuję ci, Babo Jago, akt własności Nory. Babo Jago. Uprzednio zamieszkałej przez Szreksia. Ola Boga! Tyle szczęścia naraz! Dziękuję wam, Jasiu i Małgosiu. Proszę, oto obiecana nagroda. Magiczny grzebień. Jeśli rzucicie go za plecy, natychmiast wyrośnie tam gęsty las. Zaprowadzi was do bajecznego skarbu, o którym wspomniałam wcześniej. Tutaj? No, skoro mamy rzucić go za plecy, to chyba właśnie za te plecy. Nareszcie wolny. Teraz będę grabił, palił i pożerał. Drżyjcie! Oś ty w kopiec kopany. O kurwa. Do 100 beczek zwietrzałego grogu. Musi być, że zawędrowaliśmy do sezamu pełnego bajecznych skarbów. Ale jebie. Sezamie uparty! Do 100 beczek! Otwórz się wreszcie! Zjełczałego prochu! Ali, kochanie, zostawiam klucz tam, gdzie zwykle. Zjełczałego drobiu! Ali, kochanie, zostawiam klucz ta... A! Dup! A! Dup! Dobra, klucz jest... Kurwa! Dobra. Kurwa, muchy jebane. No wypierdalać, no. Piorna góra zagnała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Dobra, dałem mi ten klucz. Czyżby... Aha! Bierzemy kluczek. Też tak kiedyś robiłem. Aha! Używamy kluczyka. W życiu czasem jest tak, że najbardziej oczywiste rozwiązanie jest tym właściwym. A czasem bywa na odwrót. Zaraz, tylko skończ gadać. Dobra, już. Czy na pewno tak? Kontynuuj grę. Chyba mi się uda. No co jest? Sezam jednak okazał się pusty. No, niemal pusty. Na środku bowiem stała tajemnicza dynia. Dynia? No chyba lampa. No to taka lampa a la dynia, rzekłbym. No właśnie, mi też nie tak coś kojarzy.
Podszyj ją, Lekciu, a rychło! Dzień dobry, jestem Jin. Znacie mnie z takich bajek jak Lampa Alladyna i Lampa Alladyna dwójeczka. Wsławiłem się między innymi przeniesieniem pałacu Alladyna na dużą odległość. Spełnię wasze wszystkie życzenia, ale tylko trzy, jeśli rozwiążecie zagadkę. Ginie, obawiam się, że plędziesz trzy po trzy. Co jest? No co z tą zagadką? No to trzy, cztery. Dawaj no tę zagadkę, Ginie. Oto trzy kubki i trzy złote monety. Zadanie polega na tym, żeby umieścić monety w kubkach tak, by w każdym kubku znalazły się trzy monety. Ho, ho! Zagadka jak się patrzy. Ta-da! No nie może być. Rozwiązaliście zagadkę. No dobrze, słucham. Trzy życzenia. Hał, 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 hał. Widziałem na necie kiedyś. Hej, no ja też chcę być mądry, zdrowy i piękny. Proszę bardzo, kretesie. Zostało wam jeszcze jedno życzenie. Trzymajmy się z tym trzecim życzeniem, Reksiu. Ani chybi będzie ono nam wkrótce potrzebne. Bierzmy lampę i ruszajmy dalej. Hola! Dobra. Czyli teraz idziemy kurwa gdzie? A, do Królowej Lodu, no tak. Ale jak do niej wejść? Tam przecież się nie mogę. O, jest. Gratulacje, inspektorze Reksiu. Spisał się pan na medal. Góra zamarzła. Teraz czekam na nowy pałac. Reksio potarł lampę. Nadeszła pora, aby wypowiedzieć ostatnie życzenie. Pałac, tak? No dobrze, panowie, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie. Proszę, oto pałac. No taki sen. Ale przynajmniej murowany. Smok nie stopi, wilk nie zdmuchnie. Przykro mi, ale innych nie było. Gratulacje, inspektorze Reksiu. Spisał się pan na medal. No, to na mnie pora. La, 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 la. A. O kurwa, co zapytaj jest? Zapytaj o drób chaosu. Zapytaj o tego, który tak potwornie. Zapytaj, co u niego słychać. Zapytał? Co u mnie słychać? No nie najlepiej. Moja moc magiczna wyraźnie słabnie. Nie jestem w stanie czuwać nad krainą bajek. Nie wiem, czemu wszyscy zamienili się w żaby. O matko! Pominąłem dialog? No bo się nie straszyłem. Jaki drób chaosu? Nic nie wiem. No i co jeszcze? Zapytaj o tego, który... Co najmniej jedna część stroju tego, który tak potwornie mąci, jest czerwona. Być może i płaszcz, i kapelusz. No nie wierzę. Żegnam was gorąco i życzę powodzenia. A ja chłodno i oziemle. Ale tylko dlatego, że jestem królową śniegu. Tak naprawdę też wam życzę powodzenia. Dobra. Wiem tylko, że obie części jego stroju różnią się kolorem. Aha, ja muszę ich wszystkich włączyć. A, no dobra. Czyli tak. Kurwa. To może być on, nie? Czy nie może być on? Nie, kurwa, nie wiem. O, ja pierdolę. Dobra. Dobra. Idziemy stąd. No kurwa. Żegnam was gorąco i życzę powodzenia. Mogę jeszcze z nią pogadać? Nie. Dobra, to siema stąd. Kamień jest u Shreksio. I ruszyli. Dobra, lecimy. Kurwa, ta myszka. Nie, nie. O kurwa. Ale padaka. O matku. O, ratunku. Nie, 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 nie. Nie, kurwa, nie, nie. O matku. O. Lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę magik przed nami. Dobra. To teraz idę tu, ta? Nie, najpierw spela idę się nauczyć. Ale chuj mi te spele, kurwa.
G1 używam. Scooby-Doo, strachy na lachy. No ogram te gierki wszystkie, ale nie wiem w jakiej kolejności. Zobaczymy. Nagle... O, to nie tu! O, co jest? Kurwo jebana. Piorna góra zagnatała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. No jest. Ochrona przed plagą. Dobra, byle co, dawaj mi co. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed plagą. Pierdole. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. No pewnie, nie ma problemu. A, git. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. No co jeszcze raz? Kurwa. Nie. Widzę, że jesteś gotowy do nauki. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed ciemnością. O, to łatwe. Dzięki, Gratiro. No symbol z Prime. O kurwa. No co jest? Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. A nie. No, Reksiu, wygląda na to, że nauczyłeś się wszystkich czarów drugiego poziomu. Czas, abyś poznał Waldemara Morsa, nauczyciela zaawansowanej magii. Waldy Mors mieszka daleko stąd, na drugim końcu krainy czarów. Udaj się do przystani i przekaż smokrętowi hasło, które brzmi Wesoły Grzechotnik. Nie, zamierzycie do z jebanym Waldy smokiem muszę latać. Ja pierdolę. Dobra, co najpierw, smok czy namiotle tutaj? Dobra, już miotła, kurwa, już jestem tu, to lecimy. Czemu smok? Ja pierdolę. Nie, ni chuja, nie wracam na miotłę. Nie ma takiej opcji nawet. Czołem! Matkę. Wypowiedz hasło! Panowie czarodzieje, czyż nie tak? Kurs do Waldemara Morsa robi się! Ja pierdolę. To wymyślił takie zjebane sterowanie. Dobra, git, na pewno się nie wyjebiesz do końca. Dawaj mi kolejną mapę. Co jest? No leć. Kurwa mać, co on robi? Dobra, GG. A już nie mogę. Świat zawirował i niestety trzeba było zacząć przygodę od początku. No to jest tak spierdolone, no. Widzicie, co on robi, no. Ja bym odpierdala, no. No leci do góry, co ty odpierdalasz? Przed nami siedziba Waldy Morsa. A, tu już? Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na was. Ale to... Voldemort, nagle... nie? Nagle... No ja pierdolę, dobra. Slipek. Piorna góra zagnatała MM user? No jak się o tym dowiedziałem, to już żadnego innego spela nie użyję do końca tej gry. Pierdolę tę piątkę rysować. Nowy uczeń? Zbugowaną. Witam, jestem Waldemar Mors, nauczyciel zaawansowanej magii. Oto zaklęcia, których mogę ci nauczyć. Koła i wiry. Dawaj mi to. Koła i... Proszę, przygotuj różkę i podejdź do manekina. Proszę, żeby to łatwy wzór. O kurwa mać. Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku. To skutecznie utrudni mu rzucanie czary. Kurwa, zjebany. No co jest? Dobra, dzięki. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnej. Aha, już trzy razy to... Przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego koła i wiry.
Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku. Myślałem, że raz tylko, no. Rzucanie czary. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, spierdalaj. Widzę, że jesteś gotowy. Proszę, przygotuj różdżkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego ciemność. Trafiony nim przeciwnik pogromadzi się w chmurze ciemności i będzie miał problemy z trafieniem cię czarem ofensywnym. Kurwa mać. A, to dał. Sorry. Ale frajerska chmura. Aha. Naprawdę nie trafiłem, kurwa, w chłopa. Czy trafiłem? Nie trafiłem. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Nie pierdol. Ja muszę tu zapierdalać drugi raz później. Jak wam się podoba u Waldi? Sympatyczny z niego mor. A, przepytaj go, tak. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Zapytaj o trup chaosu. Mam pewną hipotezę. Posłuchajcie. Kraina czarów utrzymywana jest w równowadze dzięki wszechobecnej mocy magicznej. Jeśli ktoś spróbowałby skupić, zgromadzić, zassać całą moc magiczną, powstałaby pustka. A taką pustkę mógłby wypełnić chaos. Myślę, że ponury drób, o który pytasz, reprezentuje właśnie chaos. To znaczyłoby, że ktoś kradnie moc magiczną, a tym kimś może być tylko jeden z nas, jeden z siedmiu czarodziejów, zdrajca. To ponad siły małego kreta. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. On podpierdala. Ma albo niebieski płaszcz, albo wzorek w księżyce. Na pewno nie ma obu. To porażające. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. O proszę. Proszę, szybko. Przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kołami i wirami. Nie. No dawaj, kurwa. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Nie, próbuję, wypierdalaj. Nie, jeszcze nie jesteś gotowy. Dobra, dawaj mi to. Co jest? Wiem tylko, że obie części jego stroju różnią się kolorem. Oj, ktoś tu kurwa kręci. Wali w chuja, no. Czyli ten ostatni na pewno jest czysty, nie? To se mogę go na pewno włączyć. No, tym się wydaje, że on z chuja wali. Ej, no. Robi się, rzucam czumy, wskakujcie! No jak to jest szuraz, to się cesną do śmiechu. To by się zgadzało. A muszę wracać, żeby się ten mam chcieć ostatniego spela, czy nie? Chłopaki, ale przechodzę remont. Prawie 5 godzin w to gram. No bo kurwa, jak mi wypierdalało gierkę co chwilę. Tym całym mogę poradzić. Dobra, generalnie ja bym się poszedł to odlać. To mogę... O kurwa, dobrze, że zapisałem. No chyba żartujesz. I ruszyli. Ojejku. I ruszyli. O kurwa. O kurwa, ale se drogę wybrałem. Zawracaj. Jakie ciężkie, co jest? O pierdole. Nadchodzi ser Magedon. Kurwa, co ja robię? Niemożliwe. O matku. O, ratunku. Działała. O matku. O, działała. No nie mogę. Co jest? Oj.
O, matko! Ratunku! O, matku! Ratunku! Dobra, już końcóweczka na pewno. To na pewno pizda. O, matku! Kurwa, masz. O, matku! Oj, oj, oj! Dobra, lecieli, lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Bobror. Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz, Reksiu, zaległy tu cienie. Co jest? Idziemy. Nagle... Dobra. Emeczka. Piorna góra zagnakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. Em jest dla nabów? No. No dobra. 9 dla ciebie, Bobromirze. Dzięki, Bulbo. Mimli dostanie 7. Kto był impostorem, jeszcze nie odkryłem. Dla ciebie, Lovelasie, wychodzi mi, że 3. Jak to? Przykro mi. Dobra. Poznajcie mężnego Lovelasa! Każda wiewiura chciałaby go za męża. No bardzo mi miło. Jestem kretę za to. O, to władca pierścieni. Ten pan to Mimli. Stany stąd, stąd, że roztacza wokół siebie szczególną aurę. No bardzo mi miło. Jestem kretę za to dzielny pies Reksio. Jestem Bulbo Bagnisz, skromny hommit podróżnik. No bardzo mi miło. Jestem kretę za to dzielny pies Reksio. To Boromir, nie? To mój druh Bobronir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. No bardzo mi miło. Jestem kretę za to dzielny pies Reksio. Dobra, i co? No i gówno, siema stąd. Dzień dobry panom. Szukamy czarodzieja Barandalfa Białego. My też. Może poszukajmy razem. Może uformujmy drużynę. Wyruszmy na wyprawę. To doskonały pomysł, Bobromirze. Ruszajmy. Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny. Widzicie ten znak na niebie? Chyba was pojebało. No widzę. To na pewno jakiś znak. Jakaś wskazówka. Mimi. Słusznie, Mimi. O kurwa. Dobra, muszę się skupić. Ała, jeżyny! Dobra, tu. A tu jestem. Teraz tu. Teraz tu. O kurwa! Martwi mnie to bagno przed nami. Ała, jeżyny! Znaku, przesuń się! Nijak tędy nie przejdziemy! No jak, kurwa, on tu przejść? O. No! Przed nami malownicza rzeka Mandolina! Bulbo nie mylił się. Drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Chyba obawiam się, że musimy się przeprawić na drugą stronę. Bobromirze, przyjacielu. Tak, Lovelasie, przed nami przeprawa. Wejdę do wody i będę pchał tę oto łódkę. Uwaga, naraz do łódki wejdą nie więcej niż 2 zwierzę. Sejwik? Ojej, widzę orki. Patrolują rzekę. Uważaj, Bobromirze, żeby mnie nie wpłynąć. Dobra. Wpierdała się krecik z hobitem. No płyń, kurwa. Co chcesz? O nie. Nie wsiadam do jednej łódki z tym śmierdziuchem. Ja pierdolę, to tak to wygląda. Nie, stój! W ramach odwiecznej walki Bobra ze złem
Bobromir spróbował staranować orki i niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. A to po co save'a tutaj waliłem, jak mam save'a? Dobra, kto z kim nie może pływać? Przepraszam, ale nie pozwolę, byś mnie zostawił na jednym brzegu z Mimim i jego aurą. Kurwa no. Dobra. Pójęcie tak. W żadnym wypadku nie zostanę tu na brzegu z Lovelasem. Dobra, to Lovelas i ten ma płynąć. Nie zostawiajcie mnie tu razem. No co jest kurwa? Boję się, że mnie pożre. To kogo ja wcześniej wziąłem? A, Reksia i tego. Nie, proszę, płyń szybciej, pełna pizda. Dobra, sejwik. Zapisz stan gry. Wypierdalać stąd. Płyń, no płyń szybciej. W ramach odwrócznej walki Bobra ze złem, Bobromir spróbował staranować orki. Aha, no tak. Dobra, płyń. A Skunks może sam popłynąć? W żadnym wypadku nie zostanę tu na brzegu z Lovelasem. Nie zostawiajcie mnie tu razem z Reksiem! Boję się, że mnie pożre! Katastrofa, kurwa. A, temu oczywiście nie odpowiada. Co? Co nie tak? Zajebiście, zgrałem kiedyś taką gierkę na przeglądarce. Dobra, teraz biorę Kreta. Jest gigi, tylko jak mnie ta orka pierdolnie. O pierdole, błagam, kurwa no. Dobra, teraz. Płyń, proszę. W końcu, po licznych przepychankach, drużyna w komplecie stanęła na drugim brzegu Pandoliny. No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła do odmiany przez las. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Podążajmy za znakiem! Za znakiem! Jakim kurwa znakiem? Znaku! Przesuń się! Nijak tędy nie przejdziemy! Zapisz? Tak. Kurwa, jakim znakiem? Jakim? No idźcie, kurwy. Dobra, tutaj są. O! I teraz tu do góry. A to już chuj widzi, oni poszli. Dobra, tu są. Lewy górny? Tam? Okej. Dobra, jestem tu. Przesławna kopalnia Maria? Wspaniały pas, Lovelasie. To szalnie pas! Znaku! Tędy nie przejdziemy! Ja pierdolę, to teraz na dół. A, tu są. To teraz w lewo. Nie da się w lewo. Gdzie tu się nie da w lewo? A, tu. I do góry, pełna pizda. Dobra, jestem. No nareszcie. Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć. O, to chyba tu. Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła pierścień. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam i z powrotem. Zaraz, a co ja tu mam w kieszeni?
Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. Niemożliwe. Nie może być. To Barandalf. Barandalf biały. Barandalf? Tak, chyba rzeczywiście tak mnie kiedyś zwano. No. Barandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. Zapytaj o drób chaosu. Hał, 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 hał. To upiory kurhanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie Bobror. Nadchodzi zmierzch pewnej ery. Dobra, Gandalf jest gitem na 100%, nie? Innymi słowy, ktoś tu mocno mąci. O matko! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał, 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 hał. Tak. Czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. To wąs jebany. Czas zacieśnić pierścień podejrzeń. Spróbujcie je wszystkie zgromadzić i jakoś ze sobą związać. Ja wiem tylko jedno. Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, kurwa. Ja pierdolę. Karta zamigotała, zafurczała i nagle stało się jasne, że tym, który tak potwornie mąci, jest... Docent Serpentus Snake! Co? Już odkryłem? Dobra, to teraz muszę wrócić, nie? Czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. No kurwa... Nie muszę się uczyć tego spela, nie? Co kurwa reset? Czemu reset? O co chodzi? Żaden reset, przecież to wężysko jebane jest. Ruszyli. Impostorem. Czemu z tej strony jest ciężej niż kurwa wcześniej? Nie, nie! Ja pierdolę! 4 razy się odbiłem. Ja nie chcę! Rekiu! To już koniec! Lecieli. Dobra, no już. Dolecieli. Widzę magik przed nami. Dobra. A zmieniły się ceny może? Witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do miotłamarktu. Zapraszam do miotłamarktu. O, doskonały wybór. O, dobra, to doskonały. Po spela? Po co mi spel? Teraz pierdolić węża. Muszę mieć spela? Jak kurwa. Zapisz, czy na pewno tak. Nie muszę mieć. Pusty. Dobra, kurwa. Co? Co ja odpierdalam? Tutaj? Obawiam się, Leksiu, że nauczyłeś się. A, to nie ten pokój. Sorry. No tak. To ten jest tym, tak? Hał. Rozmawiałeś z wszystkimi czarodziejami? Doskonale! Zatem czas ich tu wszystkich zgromadzić i zdemaskować zdrajcy. Ja zorganizuję spotkanie komisji śledczej, a ty tymczasem... No co, Debbie, no co z trzecią falą ściekłego drobiu, która właśnie szturmuje nasz uniwersytet. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce się skończy. Hasło do furty to bita śmietana. A pierdol. Czyli komputer wybuchnie od tego. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na nie widok trzeba Reksia mi żadnego save'a. Przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Grę mi wyjebie? No dobra, to zapisuję. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął... Dobra, emeczka.
Trup nadciągał. O kurwa. Ale lagi. No, co jest? Kurwa. Co mi tu wali z pera ktoś? Jakie kurwa lagi. No wypierdalaj tą muchą. Albo ona mi łyżkę łapie. No kurwa. No wej kurwiaj. Ja pierdolę. No. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matku, jak ja się przestraszyłem! Kurwa, nie! Emeczka, no co jest? To już było zbyt wiele dla dzielnego kurwa, psa. Kurwa, Reksio poczuł, że świat... Kurwa mać, ile tego gówna. No co mi tu ktoś naslał na łeb? Ja pierdolę. Co tu jeszcze jest? Tak oto kolejna fala atakujących została zatrzymana. Reksio postanowił czym prędzej udać się na zebranie komisji śledczej. Jaki on procesor, to nie ma znaczenia, ta gra laguje po prostu, no. Od Windowsa 10. Dobra. A mam zrobione to, że to na pewno ten? A mogę coś innego wybrać tu, w ogóle? No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas 7 czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Dobra, chuj z tym. Gdzie to zebranie jest? Tu? Gdzie jest zebranie? A, tutaj. Sprytnie. Kurwa. Witam. Reksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie, czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe, kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz, kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie mąci? Jak oprócz ciebie? Ty ruro jebana. Aha, dobra, nie zrozumiałem. To szczuras, w sensie szczuras. To wężejsko. Tak, to docent Serpentus Snake. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem. Jak mogłeś? Tak to ja. Zwodziłem was tak długo, naiwniacy. Ale już za późno. Portus otworus, czary mary, bęc. Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. A to drań. Nie namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Co jest, kurwa? Dobra, idę tu. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Oglądanie grzyba nie jest zbyt uprzejme. Siadanie do stołu bez zaproszenia nie jest zbyt uprzejme. Kurwa, szmato. Sugeruję, żeby barwne ilustracje były jeszcze bardziej barwne. Da się zrobić, na czerwiec. Mi tam się podoba. Dzisiaj jest duży kapelusz. Bo urósł na raty od picia herbaty. A to oni są z poprzedniej części, nie? Budujmy coś wielkiego z twarogu. Tak, oczywiście. No nie, świetny pomysł jest. Bynajmniej. Mam pomysł. Powiedzmy...
A, to że on wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie są szuflady, grzyb i tam, co ty mówiłeś wcześniej? Kilka tajemniczych postaci, tak? Nie tak. Wierzę, trochę trąci myślą. Tak. Oj, nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. Sugeruję, żeby barwne ilustracje były jeszcze bardziej barwne. Oszalałeś. Nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Co mam tu zrobić? Mogę coś tu jeszcze zrobić? Siadanie do stołu bez zaproszenia nie jest zbyt uprzejme. Inne drzwi? A co to jest to? Oż ty w kopiec kopany! Aaa! Okej, stąd jest klucz. Do tego chłopa, tak? Tak. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Dobra, idziemy tu. O kurwa. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie ma miejsca. Różowy. Nie ma miejsca. Żółty. To po lewo będzie. Kurwa, nie wiem ile to wystawić, no. O, git jest. Czy nie? Chwila. Muszę to sprawdzić. Tu. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Co? Używano. Co tu się odpierdala? Dobra, teraz git. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Czemu tu się nie nic miejsca, nie zmienia? Nie ma miejsca. Gdzie to się zmienia? Aha, bo tu jest czas. Ja pierdol. To tutaj ma to być ustawione, to? Czy nie? Nie, no kurwa. Dobra. Ile razy w ogóle można to wysunąć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jest sześć, pięć. Pomarańczowy będzie cztery. Czerwone trzy. Dobra, gdzie się pomarańczowy zmienia? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Czerwone obie trzy. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Pomarańczowy miał być ile? Cztery. To żółte będzie dwa. Coś tu jeszcze? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Otwieranie szuflad nie jest... Zajebiście jest. Co teraz? Podlej grzyba? Jak kurwa? A no tak, przecież pewnie muszę iść na początek. Do tej godziny urośnie jak wielki jak skurwysyn. Nie. Co jest kurwa? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. No siema. Dobrym pomysłem wydaje się właśnie wymyśliłem go. A może dla odmiany wszystko. A bo on już rośnie ten grzybol. Żartujesz. No witam. Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć trzy niezwykle trudne zagadki. Bob?
poproszę o pierwszą zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, po południu chodzi na czterech nogach, wieczorem chodzi na czterech nogach, a także miauczy i pije mleczko. O matko! Powiedz, że kot! Powiedz, że pies! Powiedz, że krowa! Powiedz, że dwie kaczki! Powiedz, że kaszalot! Powiedz, że kot! Chau-chau! Dobrze! O matko! Poproś o drugą zagadkę! Chau-chau! Co to jest? Rano chodzi na dwóch nogach, po południu chodzi na dwóch nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jajka. O matko! Powiedz, że kaczka. Powiedz, że pies. Powiedz, że kura. Powiedz, że hipopotam. Powiedz, że zając. Dobrze. To porażające. Poproś o trzecią zagadkę. Co to jest? Rano chodzi na stu nogach, po południu chodzi na stu nogach, wieczorem chodzi na stu nogach i ma sto nóg. O matko! Powiedz, że kura! Powiedz, że kura! Powiedz, że pies! Powiedz, że stubia! Powiedz, że studentka! Powiedz, że stonoga! Kurwa! Powiedz, że stubia! Co to jest? Powiedz, że stonoga! Stonoga nie ma stu nóg! Słuchał? Dobrze! No! Zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Jak go zjesz, to urośniesz i dosięgniesz kluczyka. Ty, trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Reksio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że rośnie. Reksio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. Dobra. Co w tym lasku słychać? A, to chyba nie ma większego znaczenia, nie? Kiedy ja go uwolnię. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. I jeszcze minutkę. Tutaj. Nie, kurwa. Tutaj. Tutaj. No kurwa, on tak zapierdala, że ja nie wiem, gdzie on poszedł. Gdzie on poszedł? A, tu. A teraz gdzie? Tu. Teraz tu. Teraz tu. Już niebawem! Tu. Teraz w dół. Teraz w lewo. Teraz w lewo. Z przysłowiowymi duszami na ramieniu Reksio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty. Jeszcze minutkę i szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Tylko moje! A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ależ ty jesteś uparty, Reksio! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Dobra. Emeczka. Nie poddawaj się. A nie chcę. Przegrałem z Reksiem. I przegrałeś z Kretesem. W jakimś sensie oczywiście. Jeden rzut oka wystarczył, by zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała. Zabrzęczała i rozpadła się na milion części. No, prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Zaś ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. I co teraz?
Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności! Wewnątrz szkatuły znajdował się zwój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu! Dobra, otwieram ten papier. To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Co mam z tym zrobić? Dobra, to muszę użyć kości, a potem będę miał ten interakcję z tym? Czy nie? Bym sobie to zrobił. Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekranu zawinął się. Aha, dobra. Ura, Juśku, a co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę. Kogucie, zamknij książkę. Tak, oczywiście. Reksiu, Kretesie, wróciliście. Dobrze cię widzieć, ty mój stary kapłonie. Ho, 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 ho. Tyle szczęścia naraz. No, chłopaki, budujcie mi z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuram do mojej molli. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Jest coś po napisach? Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. Sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Ile części zostało? Jeszcze dwie, nie? Reksio został mianowany honorowym 8 czarodziejem. To. Wszyscy bardzo się cieszyli. Nie no, dzisiaj już nie zagram. Jutro pewnie. Możliwe, że o podobnych godzinach. Zaś powrócili do domu. I już mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie dzielny pies Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... Nie jest dobrze. Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest w naszych rękach. No nie wierzę. Moli mi tego nie daruje. Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksia. Reksio i wehikuł czasu. Co jest? Coś będzie jeszcze, nie? Makaron! 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 Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. O, nasza oferta. Znam. To my tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W którym? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone, ładnie są. Mam tam, taką? Na tym ekranie. No gdzieś tam jest. Ułożone. Takie odstępy mają równe takie. Jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smakule! Ja w to grałem. Naprawdę niezłe.
Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem na już. Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, w sumie. Czego sobie taka reklama na koniec takiego programu? To jest też nie bardzo fajnie to. No, ale w sumie jak musi być już, no to już. Z dwojga złego lepiej. Ale taki cały. Zgrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. No. Szkoda, że biały. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, co gdzie ten makaron? Ej, przystałem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. To straszne. Niekoniecznie. Reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. O, czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. Ja. Dobra, zajebiście.